Witamy Państwa na konferencji prasowej związanej ze zbliżającymi się wielkimi krokami Mistrzostwami Polski w lekkiej atletyce Masters. Są z nami prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Masters pan Wacław Krankowski, także prezes LKS-u Lekka Włocławek Marek Budecki. Już w najbliższą sobotę kolejne duże wydarzenie sportowe w naszym mieście, duże wydarzenie lekkoatletyczne. Ledwo dwa tygodnie temu zakończyły się zmagania w ramach turnieju Lekkoatletyka dla Każdego. Niespełna miesiąc temu Mistrzostwa Polski LZS-ów, teraz Mistrzostwa Polski Masters. Panie Prezydencie, to świetna wiadomość, że kolejna duża impreza w naszym mieście. To pokazuje, że inwestycje strukturalne, inwestycje infrastrukturalne, jak chociażby stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, który był realizowany ponad 10 lat temu, to jest dobra inwestycja również i w promocję miasta, i w zachęcanie mieszkańców do uczestnictwa w wydarzeniach sportowych. Ja nie jestem w stanie policzyć, ile przez te 10 lat imprez lekkoatletycznych odbyło się na tym stadionie, ale trzeba to jasno powiedzieć, ja to zawsze podkreślam, a są osoby z lekką atletyką w naszym mieście związane od lat tutaj na tej sali, że ta ich determinacja w dążeniu do zbudowania tego obiektu, w którym się dzisiaj znajdujemy, owocuje dzisiaj tym, że przez naprawdę 10 lat mieszkańcy Włocławka i okolic mają możliwość dostępu, kontaktu, podziwiania prawdziwych mistrzów. Tak jak pan dyrektor powiedział, za nami dwie duże imprezy lekkoatletyczne w tym roku, przed nami kolejna już w najbliższy weekend, w sobotę, w niedzielę, właściwie przez cały dzień, bo od samego rana w niedzielę do 16 będą odbywały się zawody w 50 różnych kategoriach, w rywalizacji w 50 różnych konkurencjach. 24 to są konkurencje, w których rywalizować będą panie, 26 to są konkurencje, w których rywalizować będą panowie. Ale co jest ważne, to jest to, że mamy do czynienia z imprezą, która ma charakter otwarty. To są Mistrzostwa Polski Mastersów, czyli osób po 35 roku życia, wśród których między amatorami będą też startować olimpijczycy. I to jest piękno tych zawodów, że nie tylko amatorzy mogą podziwiać i uczestniczyć w zawodach lekkoatletycznych z trybun, ale korzystając z tej samej bieżni, rywalizując w tym samym biegu, może tutaj no, już dojrzała osoba rywalizować z dojrzałą, ale no, będącą po profesjonalnej karierze. Więc przepiękne wydarzenie, kolejna uczta dla wszystkich fanów lekkiej atletyki we Włocławku. I tak jak powiedziałem, to jest dowód na to, że w tego rodzaju inwestycje warto po prostu w samorządach, na tego rodzaju inwestycje warto w samorządach stawiać. Panie Prezesie, zwracam się do pana prezesa Wacława Krankowskiego. Taka idea jest, żeby mieszkańcy miasta też mogli w tych zawodach uczestniczyć. A jak to wygląda podczas tych zmagań? Jak to wyglądało w poprzednich mistrzostwach? Wielu mieszkańców miast, w których organizowane były tego typu zawody, uczestniczyło w zmaganiach? To są 34. Mistrzostwa Polski. Pamiętam pierwsze edycje, to było to kilkadziesiąt osób. W tej chwili na dzisiejsze zawody zgłosiło się 570 osób powyżej 35 roku życia, jak pan prezydent zauważył. Najstarsi, którzy się zgłosili do startu, to są panie powyżej 85 lat i panowie powyżej 90. Kilku jest takich. Kategorie wiekowe są co 5 lat, dlatego nie może startować 35-latek z 80-latkiem, żeby bo nie dałoby się porównać wyników. Z upływem czasu jednak nie miałby szans, tak. I dlatego są kategorie wiekowe co 5 lat. Więc jeżeli normalnie jest 20 czy 22 konkurencje, to u nas trzeba to przemnożyć przez 10, a nawet 12, 35, 40 i tak dalej, kategorii wiekowych. Więc dekoracji medalowych
przygotowaliśmy w tej chwili 350 parę złotych medali. Tyle będzie dekoracji, także w sobotę i niedzielę mamy specjalną ekipę, która będzie od rana do wieczora prawie dekorować. Koledzy, nasz regulamin zezwala na to, żeby startować można w kilku konkurencjach. Jeżeli już ktoś przyjeżdża za własne pieniążki, płaci za to, że ma prawo startu, bo niestety tak hojnego samorządu jak we Włocławku rzadko się spotyka, no może jeszcze w Toruniu, inne samorządy nie są takie skore. Przed rokiem byliśmy w Łodzi, także było dużo skromniej. Także dziękuję panu byłemu prezydentowi i obecnemu za to, że we Włocławku jest klimat dla lekkiej atletyki, jest klimat dla lekkiej atletyki bez względu na wiek. Pan wspominał, że parę dni temu były mistrzostwa lekkoatletyka dla każdego, czyli dzieciaki. No i my teraz dzieciaki już nieco bardziej dorosłe, nieco wcześniej urodzeni. I jeżeli chodzi o, nam zależy, żeby co roku organizować w innym mieście zawody, dlatego że to wpływa na popularyzację naszej dyscypliny, to wpływa na to, że po takich zawodach zawsze pojawiają się nowe twarze i to właśnie z miasta, w którym organizuje się zawody. Nie ma tak, że jak ktoś przyjdzie w sobotę, żeby w niedzielę mógł wystartować, ale jak łyknie bakcyla, łapie z nami kontakt i na następne zawody już przyjeżdża bez względu na to, gdzie one są. Bo ludzie przekonują się, że to warto. Że oprócz tego, że trzeba zadbać o odpowiednią kondycję fizyczną, to trzeba też zebrać trochę pieniążków, ale przy okazji zwiedza się świat, zwiedza się Polskę, Europę czy świat. Niestety za własne pieniążki, bo ministerstwa nie możemy przekonać, żeby do ustawy o sporcie dopisać, że sport ludzi dorosłych też zasługuje na wsparcie, więc tego nie ma, ale może kiedyś. My ubiegamy się tylko w Departamencie Sportu dla Wszystkich na organizację imprezy, ale w tym roku mieliśmy Mistrzostwa Europy w Toruniu w marcu. I wiemy, że otrzymamy pieniądze z ministerstwa, ale jeszcze nie mamy umowy. A w marcu były mistrzostwa. Także tak wygląda. Natomiast gdyby było zapisane w ustawie o sporcie, że można przeznaczyć też środki na sport dla ludzi dorosłych, to jak PESLA dostaje 20 milionów, by powiedzieli 0,5% dla mastersów. I już byśmy nie musieli prosić, już byśmy wiedzieli, co mamy, wiedzielibyśmy, jak zorganizować, co zorganizować, może więcej imprez. A tak jesteśmy w tym miejscu, jak jesteśmy. Mam nadzieję, że do Włocławian, którzy zdobywają medale, takie nazwisko jak pani Małgorzata Gąsowska, lekarka, która przez lata była we Włocławku, teraz jest chyba w Legnicy. Jej mama, 70-letnia Maria, startuje. Ozimiński? Tak. Trójskoczek, Rafał. Zresztą pani Gąsowska była kiedyś wiceprezesem Wektry. No właśnie, medale Mistrzostw Europy i Świata, także mamy we Włocławku, już jest sporo osób, które bawi się w nasz sport, a myślę, że po tych zawodach będzie jeszcze więcej. Wspominał pan o klimacie i nie byłoby tego klimatu dla lekkiej atletyki, gdyby nie lekkoatletyczny klub sportowy Wektra, panie prezesie, kolejna duża impreza przy waszej dużej współpracy. Tak, a nie byłoby Wektry, gdyby nie Marian Nowakowski, który zawsze siedzi gdzieś tam w drugim, trzecim rzędzie. I to tak naprawdę jest ojciec tych wszystkich sukcesów imprez. I tak naprawdę jemu należą się jak największe słowa uznania. Na pewno, oczywiście on jest tym szefem wszystkiego, kieruje sztabem ludzi, bez których niemożliwe było to do zorganizowania tej imprezy, począwszy od samorządu, gdzie wychodził sobie ścieżki pewne i wychadza je nadal. Wybiegał. A nawet wybiegał w niektórych momentach po schodach. Natomiast dalej sędziowie, którzy są bardzo sprawni, ja obserwuję imprezy, najważniejsze imprezy, niedawno zakończyły się Mistrzostwa Polski w Bydgoszczy. Część sędziów to sędziowie z Wrocławka, ekipa techniczna to ekipa z ośrodka sportu i rekreacji, bez której nie odbyłyby się w zasadzie żadne zawody. DJ-e, którzy puszczali muzykę, też byli z Wrocławka. Tak. Speaker z Wrocławka. O właśnie. Ale to przez przypadek akurat. Natomiast tutaj przez te lata wykształciła się grupa ludzi, która pomaga
pomagał w organizacji tych imprez, ale mówię, no bez tego człowieka nie byłoby tych imprez, bez Wydziału Sportu i Turystyki bardzo zaangażowanego, dziękuję bardzo pracownikom, siedzą tutaj również w drugim, czwartym rzędzie, ci bez których nie było możliwe do zorganizowania, także wielka cześć i chwała Urzędowi Miasta za to, że możemy takie imprezy robić, a już na przyszły rok mamy jedną z takich imprez również w zanadrzu, ale o tym poinformujemy oczywiście. No tak, powiemy o tym, że już Wektra pracuje nad tym, że w przyszłym roku kolejna duża impreza elektroatletyczna trafiła do Włocławka. Myślę, że warto to robić, bo choćby jeśli Państwo spojrzą, to każdy z uczestników, który otrzyma swój numer, celowo ten jest bez zadrukowania, bo tam w tle są nasze piękne włocławskie bulwary i każdy uczestnik będzie mógł sobie na pamiątkę gdzieś to tam wczepić. Tak samo medal z symbolem naszego miasta. Myślę, że każdy, kto ten medal zabierze do domu, to kiedyś będzie mógł sobie na niego spojrzeć, popatrzeć. Tak samo w materiałach informacyjnych. Panie dyrektorze, że to jeszcze, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale jest jeszcze pewien problem. Tych uczestników byłoby pewnie więcej, bo na stronie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Masters zresztą ukazała się taka informacja o tym, że zawodnicy mastersi zdobywają medale mistrzostw Polski w lekkiej atletyce i tak naprawdę Paweł Fajdek czy Anita Włodarczyk czy wielu innych zdobywali te medale, no i nie mogą wystartować we Włocławku, bo będą startowali w Paryżu i w związku z tym wybrali jednak Paryż, nie Włocławek, z wiadomych powodów. Ale pracujemy nad tym, żeby w następnych latach to się zmieniło. Ja tylko przypomnę, powiem, że jedną z ostatnich konkurencji był Chód na 10 tysięcy metrów i tam startował 61-letni zawodnik, który na pewno wystartuje... Mirek Łuniewski, 66. Dokładnie i zajął 10 miejsce w Mistrzostwach Polski. Także to też świadczy o tym. A może nam pan prezes powiedzieć, jakie jeszcze znane nazwiska pojawią się podczas zawodów? Ale jak już wspomniał tu kolega Mirka Łuniewskiego, to jest wiceprezes naszego związku, to jest jeden z trzech chodziarzy na świecie, którzy podczas zawodów pokonali ponad 5000 kilometrów w czasie zawodów. Na dystansach 3, 5, 10, 20 km. Natomiast... O nazwiska zapytałem. Tak jak Biden, zapomniałem. Nazwiska. Więc jeżeli chodzi o nazwiska, to dla mnie taką ikoną najważniejszą, którą uważam, że Pezla pominęło w Bydgoszczy, bo były setne Mistrzostwa Polski, a... Najstarszy rekord Polski, Ludwika Hewińska, 48 lat temu, 26 czerwca, ustanowiła rekord Polski, który do dzisiaj jest niepobity, a otwarcie zawodów było 27 i Ludwiki nie było. Dla mnie to było taka, no... U nas będzie. Więc będzie Ludwika, była na Olimpiadzie w Monachium. Będzie Genoveva Patla, była w Barcelonie. Będzie Urszula Kielan, srebrna medalistka z Moskwy. Będzie Ryszard Szparak z Moskwy. Będą dziewczyna jedna, sprinterka, uciekło mi jej nazwisko. Będzie Rostkowska, będzie... No kilkunastu byłych olimpijczyków. Jeżeli mówiliśmy, że startowali w Bydgoszczy Fajtki i im podobni, oni mają już 35 lat ukończone, ja z nimi niektórymi rozmawiałem i oni się bronią przed tym, żeby startować wśród weteranów. Wyjątkiem takim jest Robert Korzeniowski, który czterokrotny złoty medalista olimpijski, jak mu poprosiłem, żeby wystartował w naszych zawodach, mówi, ty chyba oszalałeś. Ja mówię, nie Robert, mówię, taki człowiek jak ty to jest, no przyciąga, magnes. Mówi, dobra, ale nie wchodzi. A dlaczego nie wchodzi? Bo Robert Korzeniowski startował w klubie francuskim. Kiedy ten klub miał rocznicę, on rok się przygotowywał, żeby tam wystartować. I w tym samym roku były Mistrzostwa Świata w Budapeszcie. I na tym samym dystansie Robert powiedział, że zająłby w Budapeszcie 13 miejsce, a mówi, ja nie mogę sobie pozwolić na to, żebym czterokrotny medalista przegrał z kimś, kto kiedyś mnie oglądał z tyłu, nie? Więc, ale startuje w półmaratonie, startuje w krosie, w tym roku podczas halowych mistrzostw Europy w Toruniu wystartował w krosie i zdobył brązowy medal drużynowy. I Robert na każde zawołanie jest, natomiast no nie będę wymieniał nazwisk osób, które powiedziały nie, ja swoje zrobiłem i już koniec. Myślę, że z tych, którzy
którzy startowali w Bydgoszczy. Niektórymi pracujemy, rozmawiamy i myślę, że one się, niektóre osoby się zdecydują i będą kontynuować swoją karierę. Ale myślę, że ciekawsze jest to, że my mamy super medalistów, rekordzistów świata, wywodzących się z ludzi, z osób, które zaczęły uprawiać lekkoatletykę dopiero w wieku bardzo dojrzałym. Mieliśmy takiego człowieka, który po przejściu na emeryturę zaczął biegać maratony i zdobywał medale Mistrzostw Europy i Świata. Także są i tacy ludzie są bardzo potrzebni. W swojej kategorii. Tak, tak. Oczywiście. U nas są kategorie co 5 lat. Ale Amerykanie opracowali taki system przeliczników punktowych, który uwzględnia zużycie naturalne organizmu i po zastosowaniu jakichś tam przeliczników potrafią porównać wynik 35-latka i 90-latka i nawiązują do wyniku seniorskiego. Więc niektóre te wyniki uzyskiwane przez naszych są lepsze od aktualnych rekordzistów Polski. No ale to oczywiście przeliczniki, to jest, ja do tego nie przywiązuję zbyt dużej wagi, ale żeby podkreślić, że to jednak nie jest jakiś tam podwórkowy poziom, tylko że to ludzie naprawdę, ci co zdobywają tytuły mistrzów Europy i świata, naprawdę ciężko pracują. Myślę, że mieszkańcy Włocławka będą mieli okazję się przekonać o poziomie, bo zawody są otwarte. Można przyjść, oglądać w sobotę o 8.30 do 19.00 i w niedzielę do godziny 16.15, więc zapraszamy wszystkich mieszkańców, a jeśli Państwo mają jakieś pytania związane z mistrzostwami lub jakiekolwiek inne, to poprosimy teraz, jest okazja, żeby je zadać. Powiem tak, osoby, które prowadzą zdrowy tryb życia, które trenują, które poruszają się w jakiś sposób, rzadko trafiają do przychodni lekarskich. To jest chociażby taki element, który powinien mobilizować, że jestem sprawny, staram się dobrze odżywiać, no bo za tydzień czy za miesiąc czeka mnie współzawodnictwo, więc dbam o swoje zdrowie, dbam o swoją kondycję fizyczną i to powoduje, że jesteśmy w lepszej kondycji. Popatrzcie, ja mam 73 lata, a jutro będę, czy pojutrze będę tu podskakiwał w narzut i będę usiłował walczyć o medale. To jak wyglądały Pana przygotowania? O, przez ostatnie 2 lata to przygotowywałem halowe mistrzostwa świata i Europy, ale między tymi organizacyjnymi historiami w ubiegłym roku udało mi się zdobyć 3 złote medale, a w tym roku tylko 2. Ale myślę, że trzeci jadę w sierpniu do Szwecji na Mistrzostwa Świata i mam nadzieję, że zdobędę. Więc ja, proszę Państwa, staram się o utrzymanie jakiejś kondycji fizycznej. 2-3 razy w tygodniu próbuję się poruszać. Albo na siłowni, albo na rzutni, albo gdzieś tam sobie troszkę potruchtać. A nawet jak nie, to rano wstaję i parę pompek zrobię, parę przysiadów i po prostu, no, bez tego nie ma szans na medale. A myślę, że mieszkańców Włocławka oprócz kondycji dobrej zachęcą te 2 puchary, bo to są puchary przeznaczone dla najlepszego włocławianina i dla najlepszej włocławianki w swoich kategoriach, więc myślę, że jest o co rywalizować, jest o co walczyć.